uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Nie zdziwiłem, nie spodziewałem się tego rodzaju reakcji. Jest to właśnie dowód na to, że osoby pełniące funkcję prezesów sądów, osoby pełniące funkcję Krajowej Rady Sądownictwa powinny być niezależne od wpływów środowiska. Nie może być tak, że środowisko będzie dyktować określone posunięcia, które względem sędziów. Musimy podejmować niepopularne decyzje, decyzje związane właśnie z postępowaniem dyscyplinarnym. Jeżeli stawiane są określone zarzuty sędziemu, to prezes jest zobligowany do tego, żeby rozważyć w trybie artykułu 130 odsunięcie natychmiastowe sędziego czynności. Zawsze to było, to nie jest nowa konstrukcja prawna, to jest normalne postępowanie i prezes musi być w tym zakresie niezależny. Bo jeżeli będzie prezes zależny od tego, od środowiska sędziowskiego, no to skończy się na tym, że nie będzie wykonywał w tym zakresie obowiązków, poddając się dyktatowi tego środowiska. Jest pozytyw polegający na tym, że jest już grupa sędziów, która nie zgodziła się z propozycją, ze stanowiskiem zgromadzenia i nie głosowała za nim. Ta grupa ma nadzieję, że będzie z biegiem czasu rosła. Jeżeli chodzi o same uprawnienie, to zgromadzenie przede wszystkim nie ma uprawnienia do tego, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje względem mojej osoby, tak? By wyrażać stanowiska, szczególnie zastrzeżone dla sądów dyscyplinarnych i postępowania dyscyplinarnego. Ja nie oceniam rozstrzygnięć sądu dyscyplinarnego, nie oceniam decyzji rzeczników dyscyplinarnych, tak? Od tego jest sąd. Nie jest to rola zgromadzenia sędziów. Także plus do tego można to odczytać jako nacisk na niezawisły sąd dyscyplinarny, w tym wypadku na Izbę Dyscyplinarną, żeby orzekała w takim, a nie innym kierunku. A to jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne są jakiekolwiek naciski, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz. Z zewnątrz mieliśmy naciski pod budynkiem sądu, mieliśmy protesty zorganizowane. Oczywiście były takie miejsca jak Sąd Okręgowy w Gliwicach, gdzie przyszła na protest jedna osoba, ale były też miejsca, gdzie zostały zwiezione osoby autobusami, jak do Warszawy, gdzie widzieliśmy w mediach społecznościowych relacje osób, że jadą do Warszawy na protest. Oczywiście Olsztyn, gdzie mieliśmy protestującą grupę osób, obywateli, którzy tam są powiązani z pewnymi siłami politycznymi, stowarzyszeniami i tak dalej, które od zawsze pod sądem protestują. Tak? Ale tego rodzaju naciski na rozstrzygnięcia w sprawach dyscyplinarnych są niedopuszczalne. I to jest główny problem, że to rzutuje po prostu, wpływa na niezawisłość sędziego. No, trzeba powiedzieć jasno, że sędzia nie może ulegać jakimkolwiek naciskom i ja nie ulegam.